W sprawie sprawozdania z działalności zarządu za 2012 rok referuje pani Anna Maria Tyle. Panie przewodniczący, bo może jest moment, żebym ja się przedstawił. Już, proszę państwa, moment. Już przechodzimy do tego punktu. Kolejny na liście wyborców w tym okręgu jest pan Wojciech Pasternak, który jest w tej chwili tutaj z nami, zresztą często się pojawia w dzielnicy od trzeciej kadencji. I musi pewna procedura nastąpić, żeby na sesji majowej można mógł złożyć ślubowanie na sesji i zostać przyjęty do, jako radny. A kancelaria Rady Miasta występuje. Pani Maria Tyle. Uchwała Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w sprawie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2012. Ja byłem gościem i idę w takim razie. Dziękuję bardzo. Nie, no ja nie chcę przekraczać pewnie. Po prostu burtuazyjnie. Każdy może być. Ja ale dzisiaj przyszedłem burtuazyjnie, bo tym miałem w Muzeum Achaja jestem, wyszedłem na chwilę z otwartej wystawy. Planu finansowego dzielnicy Pierwszej Starej Miasto za rok 2015. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie ze statutem dzielnicy Pierwszej Starej Miasto zarząd jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania za rok poprzedni w terminie do końca marca. Sprawozdanie zostało dostarczone do skutek w dniu 21 marca 2012 roku. Komisja rewizyjna opiniuje sprawozdanie zarządu za rok 2012 wraz z zawarciem szczegółowym wykonaniem planu finansowego dzielnicy pierwszej. Opinia pozytywna Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Pierwszej Starej Miasto. Szanowni Państwo, jeszcze chciałam odczytać oświadczenie Komisji Rewizyjnej, które proszę o dołączenie do protokołu. Komisja Rewizyjna czuje się także w obowiązku zauważyć obniżający się poziom dyscypliny oraz jakości debaty, jaki uzewnętrznił się wśród członków tutejszej Rady w ostatnim roku, a objawiający się opuszczaniem obrad, tak sesji, jak i komisji przed ich formalnym zakończeniem przez niektórych radnych, nagminnym, bez wyraźnych powodów i merytorycznego uzasadnienia, wprowadzaniem pod obrady Rady projektów uchwał w trybie ekstraordynaryjnym, a więc bez opinii zarządu, właściwej komisji, merytorycznej czy możliwości konsultacji z wyborcami, często w momencie rozpoczynania sesji, co powoduje znaczne poszerzenie porządku obrad. Licznymi wypowiedziami zawierającymi słowa i określenia mogące uchodzić za obraźliwe, kierowane pod adresem pojedynczych radnych, jak i grup radnych, którym nadawano niekiedy dwuznaczne przydomki. Składaniu do protokołu licznych oświadczeń zawierających treści nie zawsze zgodne ze stanem faktycznym, stosowaniem rozmaitych sztuczek proceduralnych prowadzących do faktycznego przedłużania czasu trwania sesji do późnych godzin nocy, wielokrotnym zabieraniem głosu przez tego samego radnego na ten sam temat, a także nie na temat i nagminne przekraczenie czasu wypowiedzi opisanego w regulaminie. Komisja Rewizyjna, doceniając prawo do swobody wypowiedzi i różnorodności poglądów, nie mając możliwości formalnego regresu w stosunku do całej Rady, a jedynie opiniując sprawozdanie zarządu, prawie tą drogą zaapelować do członków Rady o opamiętanie i pożytkowanie energii oraz zapały dla dobra dzielnicy i jej mieszkańców zgodnie z rotą ślubowania oraz statutem dzielnicy Pierwszej Starej Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan Krzysztof Pawłow. No to ja muszę albo co, no bo to nie da się inaczej w stosunku do tego oświadczenia radnej. Nie radnej, tylko komisji rewizyjnej. Więc wygłoszonego przez radną Tyle. Przewodniczącą komisji.
Panie Przewodniczący, przy sprawie po prostu nieobecności.